Twoim wsparciem na planie na pewno była Ilona jako współprowadząca. Zastanawiam się, czy też czasami odwiedzał Cię tam Max, czy raczej nie zabierałaś go do pracy? Tak, że zabierałam go na farmę, zabierałam go na wykopki, nie żartuję. Tak, był podczas tych naszych nagrań, często wracał, przyjeżdżał, jechał, też wyjeżdżał za granicę, ale przyjeżdżał do nas, do mnie i do Ilonki. Jeszcze mamy Monikę, moją przyjaciółkę, która też nas malowała. Mieliśmy sobie taką symbiozę, tak, Monika, Moniki pokój, Ilonki mój i na końcu, na środku miałyśmy jeszcze całą garderobę. Więc my byliśmy cały czas ze sobą, jak Max przyjeżdżał, był cały czas z nami też. A jego obecność to jest wsparcie, czy jednak czasem też stres? Nie, na szczęście wsparcie. Na szczęście mnie nie stresuje, a na szczęście też on jest w ogóle fajnie, bo on jest uważny temu, co się w moim życiu dzieje. Nie jest to osoba, która po prostu sobie jest, zadzwoni i w ogóle w jakiejś przestrzeni, tylko on jest obecny i zainteresowany tym, co robię i rzeczywiście nawet ma dobre uwagi, nie takie, że po prostu, więc dobre ma uwagi i te fajne też, że abstrahując już od programu, wzmacnia we mnie te dobre cechy i jakby... Taki powinien być partner. No trochę trzeba to włączyć. Ja muszę jeszcze powiedzieć o tym, że jak rozmawialiśmy w lipcu, to pięknie opowiadałaś o swoich rodzicach i tak sobie pomyślałem, czy na przykład dla nich ta bariera językowa nie jest jakaś trudna, żeby lepiej poznać Maxa, bo jednak komunikujecie się w języku angielskim. Wiesz, że masz dobre pytanie teraz. Wiesz co? Staram się przygotować. No. Lubię tak, lubię to. Mama moja uwielbia sobie gadać, plotkować, ale nie plotkować na mój temat. I ona by chciała sobie z nim pogadać, więc mamy taki system, że oni sobie na słownikach, na tych translatorach trochę tam rozmawiają i w wiadomościach jest im łatwiej też rozmawiać nawet na odległość. Ale bardzo słodkie jest to, jak Max mówi na przykład, tęskni za twoją mamą. I mówi, że tęskni za moją mamą. Wiem, że tęskni za kotem, który z nami tu mieszka, to mówi, to już, a tęskni za moją mamą. My jesteśmy pół roku, czy tam może trochę, nie wiem, jakoś tak. Ja nie liczę, on jest właśnie słodki, bo on na przykład zna godzinę, datę, wszystko. Ale jest bardzo też związany i chętnie jeździ do mojego domu rodzinnego, więc jakby z tą barierą mama moja trochę rzeczywiście, bo powiedział jeszcze, że będzie się uczył języka polskiego, ściągnął sobie nawet jakiś program, który jakby ma na płytach, który coś tam jest trudny dla niego, jest, znaczy w ogóle wiemy jak jest. Też po tobie słowa. Powtarza po mnie, niektóre śmieszne takie zna, nie będę mówiła jakie, ale jakieś w ogóle, pamięta jakiś gil, jakieś takie rzeczy, nie? Akurat śmieszne słowa, ale na razie mu są niepotrzebne, może lepszy by się nauczył, ale wiem, że najważniejsze, że są chęci, więc tak, ale masz rację, z moją mamą jest trochę tak, mój tata dwóch gada na migi, nie? On tutaj wszystko, bo dla niego tutaj on jest taki kochany. Przygoda dla was wszystkich. Tak, trochę. I na koniec muszę powiedzieć, że właśnie tak porównując do Fortu, to dzisiaj widzę w tobie radość, też otwartość na temat rozmawiania w ogóle na temat Maxa, czy to jest trochę tak, że po prostu jesteś tego wszystkiego bardziej pewna, więc też jesteś śmielsza? Tak, jestem pewna, jestem też siebie bardziej pewna, no bo to też człowiek potrzebuje czasu, żeby się upewnić, czy chce, czy jak czuje i rzeczywiście czuje konstans dobrze, więc dlatego chętnie o tym mówię. No to mam nadzieję, że Polsat i właściwie ta farma będzie tylko początkiem twoim w stacji nowej i wszystkiego najlepszego, dzięki. Dziękuję bardzo, dziękuję.